Dzień dobry wszystkim, bardzo dziękuję, że przyszliście. To jest mój pierwszy wykład w takim gronie tutaj. Ja niespecjalnie jestem fanem edukacji, szczerze mówiąc, i niespecjalnie jestem fanem edukacji wyższej. Miałem przyjemność studiować na Uniwersytecie Warszawskim i to jest pierwszy wykład, na którym nie będę się nudził, bo faktycznie mam coś do roboty. Także mam nadzieję też, że nie zanudzę Was. Powiem też troszeczkę o tym, jak ja wyobrażam sobie edukację, jak ja wyobrażam sobie to, czego powinniście się na tym wydziale nauczyć, ale o tym później. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sukcesie i szczerze mówiąc, ja będę się dzisiaj starał przekonać Was, żebyście nie chcieli go osiągnąć, tak? Będę chciał przekonać Was, że to może nie jest droga dla wszystkich i nie warto. I szczerze mówiąc, po raz pierwszy mam nadzieję, że mi się nie uda, ale będę robił wszystko, żeby tak było. Ten wykład będzie poświęcony temu, co ja nazywam nieprzyjemną prawdą, tak? My z przyjemnością kupujemy wszystkie kłamstewka, które powodują, że trzymamy się w swojej strefie komfortu, jest tam miło i przyjemnie. I niespecjalnie mamy ochotę wychodzić tam, gdzie jest ta nieprzyjemna prawda o tym, jak to faktycznie jest, jak to naprawdę jest, co trzeba zrobić, żeby coś tam w życiu zrobić. Więc ja mam nadzieję, że dzisiejszy wykład będzie związany z tym, że tak wylądujemy trochę w rzeczywistości, jak to naprawdę wygląda, co trzeba zrobić, żeby gdzieś tam coś osiągnąć, tak? I teraz zdefiniujemy sobie najpierw, czym jest sukces, no bo jeszcze skoro musimy mówić o sukcesie, czy o jakichś osiągnięciach, to sobie powiemy, czym one w zasadzie są, tak? Więc czym jest sukces? No wiadomo, to jest jakby definicja może być różna. Dla dziecka, które ma 2 miesiące, sukces to jest zesranie się w pieluchę. Dla faceta, który ma 80 lat, sukcesem może być to, że mu staje i jeszcze może. Natomiast tutaj mogę opowiedzieć o tym, czym jest mój największy sukces. Ja tak naprawdę przez większość swojego życia byłem dosyć zakompleksionym człowiekiem. Miałem dosyć duże problemy emocjonalne ze sobą. I generalnie uważałem się przez większość swojego życia jako zupełnie niepotrzebny pył kosmosu, który jakby nie ma miejsca i tutaj życie jest bez sensu, a później się umiera i to już w ogóle jest bez sensu. I tak mniej więcej się czułem przez 27 lat życia. Kiedy miałem 15 lat, pamiętam, po raz pierwszy sięgnąłem po amfetaminę i pamiętam, że po raz pierwszy wtedy czułem się wyjątkowo. Po raz pierwszy czułem się wartościowo. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to, co zrobiłem wtedy tamtej nocy, odbije się na następnych 13 latach mojego życia. I moim największym sukcesem życiowym jest to, że stoję dzisiaj tutaj przed Wami i wiem, co to znaczy zdrowe poczucie własnej wartości. Wiem, co to znaczy być dumnym z siebie i być dumnym z tego, co się robi. Więc to jest mój największy sukces życiowy, natomiast my o tym sukcesie nie będziemy rozmawiać. Natomiast jakie tutaj dwie pierwsze wskazówki dla Was z tej mojej przygody, z tej pierwszej opowieści? Po pierwsze, jeden błąd może zaważyć na bardzo dużej części waszego życia, więc warto tych błędów nie popełniać. Są błędy, za które płacimy całe życie, więc może nie warto. Więc warto być uważnym i warto myśleć, co się robi. A drugi jest bardziej optymistyczny. Każdy może zmienić swoje życie na lepsze. Każdy. Jak mi się udało, to i wam też. Natomiast jesteśmy na Wydziale Zarządzania. Projekt nazywa się Business Breakthrough. Będziemy mówić o sukcesie w biznesie, tak? Czyli zdefiniujemy sobie najpierw, czym jest biznes w ogóle. I to, co wy przez 5 lat będziecie tutaj uczyli, to ja spróbuję wam w 5 sekund wyłożyć, tak? Biznes to jest produkt, dystrybucja, marketing, cena i nic więcej. I teraz tak, biznes to jest sprzedaż. Tyle w temacie. Jeżeli ktoś jest księgowym, to nie pracuje w biznesie, to obsługuje biznes. Chyba, że ma własne biuro księgowe i wtedy sprzedaje usługi zwane księgowością i wtedy jest biznesmenem i wtedy ma biznes, tak? Natomiast wszystko, co jest dookoła, biznesem nie jest. Biznes zawsze kończy się jakąś sprzedażą. Jeżeli ktoś nie ma ochoty sprzedawać, to nie ma ochoty być biznesmenem, nie ma ochoty pracować w biznesie. Może pracować gdzieś tam w obsłudze biznesu, tak? I to jest jakby tyle w temacie. Co to jest dobry, świetny produkt, świetna dystrybucja, świetny marketing, świetna cena? Będziecie się uczyli tutaj przez 5 lat i mam nadzieję, że czegoś Was nauczą w tym zakresie. Natomiast myślę, że to są takie rzeczy, których nauczyć się nie da. Albo to czujecie i wiecie, albo nie czujecie i nie wiecie. I taka jest niestety prawda. Więc tutaj zachęcam do tego, żebyście sprawdzali to sami, tak? To nie jest fizyka kwantowa, tak? To są proste definicje i proste pojęcia. I biznes składa się tylko z tych elementów. Tam nic więcej nie ma. Kim jest biznesmen? Teraz ja chciałbym Was spytać. Kto z Was chciałby być takim zwykłym handlowcem, sprzedawcą i sprzedawać, nie wiem, papier toaletowy ludziom? Rękę do góry. Kto chciałby być takim człowiekiem? Nikt.
Jedna osoba. Super. A kto chciał być kiedyś sportowcem? Dwie osoby? Cztery? Dobra, no trochę więcej tych sportowców, no to miało być sens, tak? A kto chciał być artystą? Poetą, malarzem? O, artystów więcej. I to jest fajne. Ja uważam, że jakby biznesmen, który jest absolutnie kompletny, to jest biznesmen, który ma trzy takie cechy tak naprawdę. Jest zarówno sprzedawcą, zarówno sportowcem, jak i artystą. I to ma swoje konsekwencje później, o których będę mówił, jeżeli chodzi o rozkład czasu. Natomiast uważam, że te trzy cechy. Dlaczego? Bo sprzedawcą jesteśmy, bo biznes to sprzedaż. Biznes to nie jest zbawianie świata, od tego jest Greenpeace. Biznes to sprzedaż. Dlaczego sportowcem? Ponieważ sportowiec jest taka osoba, która cały czas się udoskonala. Tak? Trenuje, później idzie, patrzy, czy jest już wystarczająco dobry, wygrywa, przegrywa na jakichś tam zawodach, później wraca, bierze jakiś tam feedback i trenuje dalej. Tak? Sportowiec to jest człowiek, który się nieustannie rozwija. Uważam, że każdy biznes powinien się nieustannie rozwijać, bo my jesteśmy podstawą własnego sukcesu, czy to by był biznes, czy nie, ale tutaj będziemy mówili o biznesie. A dlaczego też artystą powinien być? Bo biznes to też jest tworzenie czegoś z niczego. I tak naprawdę największe spektakularne jakieś takie osiągnięcia biznesowe są związane z stworzeniem czegoś, co jest zupełnie nowe. Tak? Czy to jest usługa, czy to jest produkt, albo to jest może nowa forma dystrybucji, tak? Jak internet wszedł, to też było zupełnie nowe. Natomiast to też jest tworzenie, tak? To jest jakaś tam kreacja. Więc tak naprawdę uważam, że biznesmen to jest człowiek, taki idealny biznesmen, super biznesmen, to jest człowiek, który tak naprawdę posiada wszystkie te cechy. Jest i sprzedawcą, i sportowcem, i artystą. I całkiem niezłe osiągnięcia mają ludzie, którzy są i sprzedawcami, i sportowcami. Na przykład mój starszy brat jest takim typowym człowiekiem, bo sportowiec to jest człowiek, który musi wygrywać. I tam jest winning. I ten winning ma sens, tak? W biznesie. Oprócz tego, że chcemy sprzedawać, to jeszcze chcemy sprzedawać więcej niż inni. I musimy mieć to takie podejście do tego, bo jeżeli tego nie mamy w sobie, no to jakby też zapraszam do Greenpeace. Sorry. Czym jest sukces w biznesie? No to tutaj można oczywiście, klasyczna definicja tego to jest hajs, kasa, mamona na koncie, no bo jakby sukces, biznes, sprzedajemy, to się musi zgadzać, tak? No ten sukces w biznesie można już nie definiować i ja bym wam chciał przedstawić mniej więcej jak to u mnie wygląda, jak ja do tego podchodzę, tak? No i mamy tutaj kilku superbohaterów biznesu zdecydowanie. Ja uważam, że trzeba mierzyć wysoko, bo mierzenie nisko to jest strata kompletna czasu, więc jak już coś robić, to z sensem i wysoko, tak? Możemy tam nie dotrzeć, ale nieważne, spróbujmy przynajmniej jakby uczyć się od najlepszych. Tutaj mamy trzy postacie, trzech superbohaterów biznesu. I teraz pomyślmy sobie, czym był sukces dla nich i jak my możemy odnieść się do tego, a ja później opowiem, dlaczego o tym mówię. Mamy pierwszego naszego superbohatera, Buffett. I on mówi, nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka, nie sprawdzaj głębokości rzeki obiema nogami. Mówi też, że nigdy nie polega na jednym dochodzie. Jeśli kupujesz rzeczy, których nie potrzebujesz, to prędzej czy później będziesz musiał sprzedać rzeczy te, które potrzebujesz. I to, co ja tutaj widzę, to jest rozsądek. Warren Buffett jest taki rozsądny gość, tak? On sobie wszystko przemyślał i on generalnie podejmuje racjonalne decyzje. Racjonalność i rozsądek, tak? No i zdecydowanie sukces, który polega na tym, że jest najbogatszym człowiekiem na świecie, tak? Drugi to jest Branson, ulubieniec wielu i Branson już nie mówi o jajkach w koszyku, tylko Branson mówi screw it, let's do it, tak? I mówi, uśmiech może być konkurencyjną przewagą, sprawy, żeby ludzie czuli się przy tobie lepiej. Jeżeli ktoś oferuje ci niesamowitą możliwość, a ty nie jesteś pewien, czy dasz radę, powiedz tak, a wszystkiego później się nauczysz, tak? Czyli Branson to jest taki jakby biznes z uśmiechem, ahoj przygoda, na pewno coś się nie uda, a jak się nie uda, to spróbujemy jeszcze raz i wtedy się na pewno uda. I generalnie wiele z jego przedsięwzięć właśnie tak wyglądało, tak? Branson, nie wiem, on ma tysiące tych biznesów, różnych startupów, tak naprawdę większość z nich wcale się nie udała, ale to nie ma znaczenia, bo w takiej kupie generalnie sporo się udało. No i Branson jest kojarzony z tym pięknym uśmiechem i fajnym życiem i to wszystko jest w ogóle super, tak? I mamy kolejnego, Jobsa. I on mówi, nie zależy mi na tym, by zostać najbogatszym człowiekiem na cmentarzu. Pójść spać, powiedzieć, że zrobiło się coś cudownego, to jest dla mnie ważne, tak? Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz, jest najlepszym sposobem, jaki znam, na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi, nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce. I dalej, ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. Wy pewnie wszyscy znacie te cytaty, bo one są dosyć popularne, tak? I teraz tak, kim chcecie być, versus kim jesteście? Każdy z nich zarobił odpowiednią sumę pieniędzy, tak? Każdy z nich odniósł pewien sukces. Tylko pytanie, czy kiedykolwiek mieliście taki pomysł na przykład,
że wstajecie rano, myślicie, chciałbym być jak Warren Buffett. No mi się nigdy to nie zdarzyło, nie? Warren Buffett, mimo że jest najbogatszym człowiekiem na świecie, bądź jednym z, dla mnie jest kompletnie nieinspirującą osobą, tak? Dla mnie akcja pod tytułem nie wsadzaj wszystkich jajek do jednego koszyka, ja tego kompletnie nie rozumiem. I ci, którzy mnie trochę znają, wiedzą, że ja też jakby specjalnie z racjonalnością zachowań nie mam za specjalnie wiele wspólnego. Więc ja na przykład tego tutaj we mnie nie ma, tak? Ani nie chciałbym być, ani nim nie jestem, bo tego nie czuję w sobie. Ale na przykład już, kiedy mówimy o Bransonie, to ja intelektualnie mówię, kurde, Bransonem to już chciałbym być, tak? Branson jest cały czas uśmiechnięty, ma super fajne życie, Branson ma własną wyspę, ogląda na niej zachody słońca, Branson jest zajebisty. I to jest prawda, Branson naprawdę jakby, to jest świetny wybór na to, żeby mieć takiego idola i dążyć w tym kierunku, tak? Generalnie biznes z uśmiechem, przyjaciel wszystkich ludzi, wszystko fajnie, nie tak jak ten. Ten miał jakby problemy ze sobą, tak? I wszyscy inni ludzie dookoła też z nim mieli problemy, tak? Tutaj jest jakieś szaleństwo dziwne. Więc intelektualnie ja bym określał siebie, że chciałbym być tym, tak? Tylko problem w tym, że intelektualnie nie ma znaczenia. Ja będę dzisiaj przez tą krótką godzinę, w której będę mówił, będę chciał wam przekazać jedną rzecz. Przestańcie myśleć, bo to nie ma sensu. Głowa to jest wszystko to, co wam przeszkadza. Wy macie czuć. Czuć to, kim jesteście, czuć wasze życie i czuć to, co w tym życiu jest dla was właściwe, tak? To, co sobie wymyślicie w głowie, nie ma kompletnie znaczenia. Wymyśleć to można sobie wszystko, tak? A pytanie, na ile to jest zgodne z wami, tak? I teraz, jeżeli ja bym sobie wymyślił, to powiedziałbym, tutaj chcę być, tu jest fajnie, tak? Ale jeżeli ja czuję siebie, to mi serce drży wtedy, kiedy czytam cytaty Jobsa bardziej niż cytaty Bransona, tak? Więc jak ja na przykład miałbym określić, kim jestem faktycznie, to bym powiedzmy dał 25% gdzieś tam tutaj, plus 75% tutaj, niestety. Ale trzeba siebie zaakceptować, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, tak? Jeżeli ktoś ma w sobie coś takiego jak tutaj racjonalizm, bo tu jest kompletne szaleństwo, to on powinien zaakceptować racjonalizm i powiedzieć, że jestem takim facetem, więc będę szedł i robił to, tak? Więc jeżeli ktoś jest tutaj, to może sobie pomyśleć o czym? Może sobie pomyśleć o tym, żeby być na przykład w sektorze finansowym, tak? Dlaczego? Bo w sektorze finansowym się nic nie tworzy, tak? Ja lubię generalnie takie porównania do związków międzyludzkich, relacji międzyludzkich, bo uważam, że jak nie każdy ma biznes, nie każdy go prowadzi, to każdy mniej więcej wie, o co chodzi w relacjach międzyludzkich i każdy próbował na przykład mieć dziewczynę bądź chłopaka, każdy się tam raz zakochał albo i dwa, więc mniej więcej rozumiemy, jaka jest tam dynamika, tak? Jakbym porównywał to do relacji międzyludzkich, to by był taki klimat, tak? O, widziałem 6 dziewczyn, powiedziałby Buffett, tak? I z tych 6 Gertruda była tą, która miała najlepszy prospekt na to, że będziemy szczęśliwym małżeństwem. Była świetną żoną i matką. I po 60 latach stwierdzam, że to był doskonały wybór i jesteśmy szczęśliwi. Gdyby tutaj porównywać to do relacji międzyludzkiej, ten biznes, to tutaj by było coś w stylu, nie wiem, umawiałem się z 30 dziewczynami i było super fajnie, ale to za nią bawiłem się najlepiej. Dzięki Ani poznałem, czym jest radość życia i spędziliśmy 60 razy razem i byliśmy szczęśliwi. Natomiast tutaj jest coś w stylu, kiedy zobaczyłem Krysię, to już wiedziałem, że moje życie nigdy nie będzie takie samo. Od tamtej pory poświęciłem się tylko niej i było przejebane. Ale dzięki Krysi odkryłem głębię życia i prawdziwą pasję. I jesteśmy po 60 latach razem szczęśliwi. I teraz pytanie, kim jesteście i co was bardziej kręci, tak? I teraz, jaka jest jeszcze różnica? Skoro tutaj jest racjonalizm, to jest kompletny brak racjonalizmu, ale tu jest pełna pasja, tak? Tu są, nie wsadzaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Tutaj jest pieprzyć to. Wszystkie jajka do jednego koszyka, tak? To jest ta różnica. I teraz pytanie, kim jesteście, bo od tego będzie zależało takie... To jest taki high level pod tytułem, gdzie chcę, żeby moje życie podążało, tak? To chciałbym, żeby napisali na moim grobie. Był racjonalny, albo żył pasją, albo był szczęśliwy, był wspaniałym ojcem. Nie wiem, co wy chcecie, żeby wam napisali na grobie, ale taka jakby ogólna idea, na którą warto się zastanowić, jest ważna. I tak naprawdę to nie chodzi o to, co wy sobie wymyślicie, tylko co czujecie w sobie, tak? Co was bardziej kręci? Kiedy wam serce bardziej drży, tak? I dla mnie na przykład same pieniądze to za mało, tak? Dla mnie same pieniądze to za mało. Dla mnie sukces w biznesie nie polega na tym, że się zarabia pieniądze, tak? Te pieniądze są jakby świetną konsekwencją tego, co się robi nie dla pieniędzy tak naprawdę, tylko z pasji, z poświęcenia. Ja to po prostu bardziej czuję, co nie znaczy, że każdy ma iść w tym kierunku i od tej pory na tym wykładzie będziemy mówili o tym, co jest tutaj, natomiast będę was zniechęcał do tego, żeby iść tą drogą, tak? Bo to jest jakby jakaś taka dziwna i trudna droga i tutaj jakieś dziwne rzeczy się wydarzają, więc
spróbuję was do tego zniechęcić, tak? I teraz, tak jak ja mówiłem, no ja bym był gdzieś tutaj, tak? Natomiast tutaj jeszcze... Jaki to by był film, który by opisywał taką relację biznesową? Oglądaliście Pamiętnik? The Notebook, tak? No, ja generalnie płaczę za każdym razem na The Notebook, tak? Ale tu jest ta skala problemu, tak? I to jest właśnie to, co Jobs miał w sobie, czego nie mieli oni dwaj, tak? Co mnie na przykład kręci, natomiast ja nie uważam, że to jest jakby najlepszy wybór na życie, tak? To mnie kręci, a pytanie, co was kręci? Musicie wiedzieć, co was kręci. Jak coś będzie kręciło, to później idźcie za tym. Ja kiedyś zobaczyłem na Facebooku taki cytat. I want to inspire people, I want someone to look at me and say, because of you, I didn't give up. I wtedy zadrżało mi serce bardzo i wtedy poczułem coś dziwnego w sobie i powiedziałem, o kurde, ja też tak chcę. Być takim człowiekiem to by było cudowne, tak? To by było cudowne. Więc jakby w całym tym biznesie ja na przykład marzę o tym. To jest moje. Pytanie, co jest wasze? Szukajcie tego. Nikt nie odrobi za was tej lekcji. Nikt wam nie powie, co jest waszą największą pasją. Może takiej nie macie, a może macie. Idźcie i szukajcie. Patrzcie nie na to, co myślicie, tylko patrzcie na to, co czujecie, tak? Ciało nie kłamie. Głowa? Super. Jesteśmy absolutnie mistrzami w tym, żeby się oszukiwać. Nie ma problemu, wymyślimy sobie coś, później w to uwierzymy, a później jeszcze będziemy próbowali zainteresować tym innych, tak? Natomiast ciało nie kłamie. Musicie czuć. Jeżeli tego nie czujecie, to znaczy, że to nie jest wasza droga. Jeżeli to czujecie, to znaczy, że to jest wasza droga i wtedy dopiero warto. Więc musicie wiedzieć, czego chcecie, co was w życiu, o co wam w życiu chodzi, jakie macie zainteresowania. Zainteresowania. Zainteresowania to za mało. Interesujące w życiu jest prawie wszystko generalnie. Życie jest fajne, życie jest cudowne i w życiu jest bardzo dużo rzeczy, które jest interesujących. Porównując do relacji międzyludzkich, no jest bardzo dużo pięknych kobiet, nie? I Krysia mnie interesuje, i Hania mnie interesuje, Ania też mnie interesuje. Jest bardzo interesująca, nie? Tylko to nie chodzi o to. Pasja to jest coś takiego, że zobaczyliście tą Krysię i mówicie, o kurwa, teraz to mam przejebane. Więc szukajcie takich rzeczy, tak? I znajdźcie coś, za co jesteście gotowi oddać życie. Taki typ poświęcenia i taki typ tego jakby mindsetu, mówiąc po angielsku, jest potrzebny moim zdaniem do tego, żeby w trudnych sytuacjach się nie poddać później, a tych będzie dużo, tak? Żeby wtedy, kiedy życie jakby wali nas na kolana, żeby wstać i powiedzieć, ale ja to kocham, więc muszę to robić. Coś takiego. Musicie wiedzieć, czego chcecie. Co jest waszą pasją? Jak się dowiedzieć? I tutaj jest podstawa tego, co macie do zrobienia, tak? Jeżeli mielibyście do wyboru zrezygnować z tych studiów, ale 5 lat poświęcić na to, żeby poznawać siebie, dogłębnie poznawać siebie, to ja bym wam proponował rzeczywiście, idźcie tą drogą. Olejcie te studia i poznawajcie siebie, bo to jest ważniejsze. Tam są wszystkie odpowiedzi, tak? Nauczyć się sprzedawać to nie jest wielki problem, tak? Nauczyć się zarządzać to też nie jest wielki problem, tak? Idziecie i w praktyce to wszystko wychodzi, tak? Nie umiecie prawa, znajdziecie prawnika. To też nie jest wielki problem. Natomiast kim jesteście i o co wam w życiu chodzi, to jest wielki problem. To jest tak naprawdę największy was problem. I to jest wasze największe zadanie. Nikt za was tej pracy domowej nie odrobi, tak? I to też nie jest bardzo łatwe. Ja czekałem 27 lat, żeby się dowiedzieć, kim jestem. Tak? Więc to trochę czasu mi zajęło, tak? I teraz, jak się dowiedzieć? Ja tutaj jeszcze sobie wypisałem takie 3 rzeczy, które jak przygotowałem tą prezentację, to mi się przypomniały na temat mojej osoby, kiedy byłem we wczesnej podstawówce. To grałem w gry, jak każdy chłopak grał w gry. I no, różni ludzie grali w różne gry. Niektórzy grali w piłkę nożną, to było bardzo popularne, albo w Tekkena, czy w Mortal Kombat, czy inne takie rzeczy. Mnie to jakoś zaś specjalnie nie kręciło. Ja grałem w taką grę, która się nazywała Civilization i tam się podbijało świat. Uwielbiałem to. Spędzałem godziny, tak? Nie spałem na lekcjach w dzień, a w nocy siedziałem i grałem w tą cywilizację. To była taka torówka, gdzie można było wygrać i poprzez podbój świata, ale można było podbić ten świat na różne sposoby. Jeden był ekonomiczny, ale można było też tam wojną i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie budowałem wielką cywilizację, robiłem to przez lata w piwnicy, w domu, po nocach i kochałem to. Tak? Co jeszcze robiłem, jak byłem mały? Składałem komputery, bo ponieważ jak ja byłem w podstawówce, to komputery dopiero wchodziły, tam było 286, 386, później 486 i jak grzebałem w tych komputerach, mnie to jarało, ja składałem te komputery. To było bardzo, bardzo dawno. To było wtedy, kiedy jeszcze nie było internetu. To było dawno. I jak grzebałem w tych komputerach? I co jeszcze robiłem? Jak byłem trochę starszy,
ale też w podstawówce. Jeździłem na giełdę, na ulicę Grzybowską. Tam teraz są teraz jakieś wielkie wieżowce, ale kiedyś była giełda komputerowa, tak? I tam kupowałem gry komputerowe. Ja później przywoziłem do domu i miałem jako jedyny w okolicy przegrywarkę CD, co wcześniej nie było takim oczywistym faktem. No i ja oryginalne gry przegrywałem i handlowałem później tymi grami. To był mój pierwszy biznes, handlowałem pirackimi grami komputerowymi, tak? I teraz jakby tak sobie pomyślałem, to ja złożyło mi się to do kupy generalnie dzisiaj, jak przygotowałem tą prezentację, że w zasadzie co ja w życiu w tej chwili robię, tak? Zajmuję się generalnie jakimiś tam nowymi technologiami, handluję plus próbuję podbić świat. Przypadek? No w życiu nie ma przypadków. Ja się poczułem, jak jakbym był przygotowany do tego przez moje ostatnie 33 lata życia. W jakiś sposób, nie wiem. Życie jakoś tam działa tak w ten sposób. Dziwne, ale prawdziwe. Więc jest jak jest. Szukajcie tego, co naprawdę sprawia, że bije wam serce, tak? Tak jakbym powiedział, szukajcie miłości, jeżeli szukacie związków międzyludzkich, tak? Szukajcie miłości. Tak tutaj też powiedziałbym w zakresie biznesu, powiedziałbym, szukajcie miłości. Musicie kochać to, co robicie. To ma największy sens, tak? Oczywiście, no, moja mama by miała na to jakiś inny pomysł, bo ona zawsze przez całe życie mówiła do mnie, Michał, ty znajdź sobie w końcu normalną dziewczynę. Ja mówię, nie ma, moja szukam pasji, mi normalna nie jest potrzebna. Ale do dzisiaj generalnie mamy ten problem. Ale ja bym dawał taką uwagę. Szukajcie miłości, szukajcie pasji i nawet jeżeli to długo zejdzie się wam z tym, to uważam, że to jest bardziej wartościowa droga. Natomiast to jest mój pomysł na życie. Tak? To jest mój pomysł na życie. To nie znaczy, że każdy ma mieć taki sam, bo ten pomysł na życie powoduje, że życie nie jest łatwiejsze, że życie jest trudniejsze, tak? Życie jest wtedy trudniejsze, ale może ciekawsze. Kto wie. I teraz jest coś takiego jak talent i rola talentu. Ja kilka tematów tutaj chciałbym przedstawić, jak ja na to patrzę, bo dużo się mówi o talencie, o tym, że on jest potrzebny, ale są też takie rzeczy, które o talencie są, które uważam za kompletną bzdurę, tak? Talent. Jeżeli chodzi o talent, to najważniejsze jest to, każdy jakiś ma. To jest fajne. Każdy jakiś ma talent. Teraz pytanie jaki, tak? Tego też nie wiecie, albo wiecie, jeżeli wiecie, to fajnie, jeżeli nie wiecie, to musicie się dowiedzieć, jaki macie talent. Każdy jakiś talent ma i naprawdę to jest wasza praca domowa, żeby się dowiedzieć, jaki macie talent. No. I nikt za was tego nie zrobi, tak? 5 lat na uczelni też nie spowoduje, że będziecie wiedzieli nagle, że mam talent do tego czy do tego. I to nie musi być coś w stylu, mam talent do rysowania, tak? Ja osobiście uważam, że moim talentem jest ogromna intuicja, na której zawsze działam, tak? To jest mój talent. Tak? Nie mam talentu rysowania, nie mam talentu muzycznego, kurde. Przez 10 lat swojego życia, między tak 15 a 25 rokiem życia, marzyłem o tym, żeby zostać gwiazdą rocka. Zobaczyłem Slasha w czasopiśmie i wtedy zrozumiałem, że życie nabiera sensu, dopiero wtedy. A lifestyle też był niezły, więc stwierdziłem, że dobra, no to kupuję gitarę, zostaję gwiazdą rocka, już jakby mam kłopot z głowy, czym chciałbym się zajmować. No i jaka była historia? Historia była taka, że ja zawsze byłem mega uparty i to taki tępy upór we mnie występuje. Więc ja siadłem do tej gitary i po 5-10 godzin dziennie czasami ćwiczyłem przez 5 lat, co jest dużo, to jest długo. I to jest sporo, tak? No i miałem takiego kolegę w zespole, nasz zespół nazywał się Overflow, jeszcze wtedy miałem długie włosy, kolczyki w uszach, takie tam historie. Nasz zespół nazywał się Overflow, a ja miałem w tym zespole przyjaciela, ktoś nazywał się Piotrek. I Piotrek generalnie, no, grał jedną, może dwie godziny dziennie na tej gitarze, jak mu się chciało, dla przyjemności. I jaka była różnica, że przychodziliśmy na próby, ja oczywiście próbowałem tam siepać te wszystkie rzeczy, których się nauczyłem i wychodziły spod mojej gitary jakieś tam dźwięki, natomiast on brał tą gitarę i spod jego palców wychodziła muzyka. Po prostu muzyka. I teraz jest coś takiego jak geniusz to 1% talentu i 99% ciężkiej pracy. Ja uważam, to napisał, powiedział Albert Einstein, ja uważam, że to jest kompletna bzdura w ogóle. Geniusz to geniusz i geniusz wie, że jest geniuszem. Jeżeli nie wiecie, że jesteście geniuszami w danym aspekcie, to nie jesteście. To jest moje przekonanie, tak? Albo ciężka praca pobija talent. Większej głupoty w życiu nie słyszałem. Jeżeli mamy dwie osoby, jedna z nich jest utalentowana i druga z nich jest utalentowana, i jedna ciężko pracuje, a druga nie, to wtedy oczywiście ciężka praca pobija talent. Ale jeżeli mamy dwie osoby, jedna jest utalentowana, a druga nie utalentowana, to talent pobija ciężką pracę w 100% przypadków. Jak nie macie do czegoś talentu, to naprawdę ciężką pracą nie nadrobicie. Naprawdę, tego się nie da zrobić. Taki był przykład Sampras i Agassi, dwóch wielkich graczy, tak? Agassi był pierwszym, który pojawiał się na koncie i trenował o 7 rano. Sampras przychodził na 9.
bo mu się nie chciało wcześniej. Tylko że sample za każdym razem pobijała Gastego praktycznie. I tyle w temacie. Więc tak jak mówię, talent każdy ma. Warto się zorientować, jaki się ma. To mogą być bardzo subtelne rzeczy. To nie musi być coś takiego namacalnego. Mam talent do matematyki, tak? Mogą być bardzo subtelne rzeczy, ale w oparciu o ten talent dopiero możecie coś dalej robić. Ponieważ ciężką pracą nie pobijecie talentu, jeżeli go nie macie. Tak można spędzić 10 lat życia, tak jak ja próbując zostać gwiazdą rocka i nic z tego nie wyszło. Bo każdy, kto miał talent, przychodził i nawet jak nie grał tak szybko jak ja, to on grał muzykę, ja grałem dźwięki i to w ogóle nie miało znaczenia już dalej. Tak? Tego się nie da zrobić. Ja mam tutaj takie porównanie do też świata zwierząt, bo lubię porównywać rzeczy też do świata zwierząt, tak? Jest małpa, jest słoń i jest rybka. No i generalnie rybka nigdy nie będzie skakała po drzewach, a małpka nigdy nie będzie pływała tak jak rybka i tak dalej, nie? Słoń też ma swoje ograniczenia. I my tutaj też mniej więcej jako ludzie mamy właśnie coś takiego, że każdy z nas coś ma. Każdy jest albo rybką, albo słoniem, albo małpką. Każdy z nas coś ma, tak? I w zakresie tego, co mamy, możemy coś zrobić. Rybka może być królem oceanu, ale poza oceanem generalnie przeżyje może pół minuty i tyle w temacie. Taka jest jakby prawda, tak? Impossible is nothing. Rewelacyjna kampania Adidasa. Kocham to. Sam się na to nabrałem, tak? Impossible is nothing. I to jest taki amerykański sen, tak? Jeżeli będę ciężko pracował i naprawdę czegoś zapragnę i naprawdę będę ciężko pracował i jeszcze będę wizualizował, jak mówili w The Secret, to na pewno mi się uda, nie? To jest amerykański sen. Ja uważam, że to jest taka kompletna bzdura, że nie wiem. Że to się w ogóle kupy nie trzyma. Macie małą dziewczynkę, ma 1,50 m wzrostu i ma krzywe nogi. I mówicie jej, możesz wszystko, impossible is nothing. Ona mówi, świetnie, bo chciałabym zostać modelką Victoria's Secret. Wiesz, wszystko jest możliwe, ale nie to. Wybierz coś innego, nie? Ona mówi, no dobra, to już wiem, chciałabym być sportowcem. Będę skakała z wyż. Wszystko jest możliwe, ale to też nie. Rozumiecie? Nie wszystko jest możliwe. Ja lubię tutaj, żebyście to lepiej zapamiętali, to spróbujemy sobie zagrać taką moją ulubioną grę. Ja powiem puk, puk, wy powiecie kto tam, dobrze? Puk, puk? Kto tam? Rzeczywistość. Nie wszystko jest możliwe. Taka jest prawda. Natomiast w zakresie tego, co jest możliwe, to wszystko jest możliwe w zakresie tego, co jest nam dane. Każdy ma coś tutaj z nas dane i przychodzimy na ten świat, jak głęboko wierzę, po coś i każdy ma jakąś tam funkcję, jakieś tam znaczenie w tym świecie. Ja bardzo jestem wkręcony w rozwój duchowy, nie mylić z kościołem i głęboko wierzę w to, że każdy ma jakieś swoje przeznaczenie, jakieś swoje powołanie, co nie znaczy, że każdy ma być Steve'em Jobsem albo, nie wiem, Michaelem Phelpsem. Czasami powołanie jest też takie, że mamy być, nie wiem, zwykłą osobą, która ma na przykład, nie wiem, mamą Michaela Phelpsa, tak? To też jest jakieś ważne zadanie dla świata. Także każdy coś ma, każdy ma jakiś tam pakiet początkowy i teraz pytanie, jak to odnaleźć, jak to w sobie odnaleźć, bo w zakresie tego pakietu dopiero wtedy wszystko jest możliwe, tak? Czyli dla rybki wszystko jest możliwe, ale tylko i wyłącznie w oceanie. Poza oceanem ona umiera. I wy też, poza swoim talentem, poza tym, czym czujecie się dobrze, czym czujecie się pewni, poza tym, co naprawdę czujecie, że jest wasze, też będziecie naprawdę mieli bardzo trudne chwile i słabe efekty. Ja rzeczywiście mogłem poświecić całe życie na to, żeby nauczyć się grać na tej gitarze i być przeciętnym gitarzystą po 30 latach, albo zmienić to i być nieprzeciętnym biznesmenem, co mam nadzieję osiągnę. Więc to jest warte do przemyślenia, tak? Wszystko jest możliwe, ale w zakresie tego, co jest nam dane. Ja w to głęboko wierzę. I teraz tak. Skoro już wiemy, czym jest sukces i definiujemy to nie tylko jako pieniądze na tym wykładzie, tak? I mówimy o pasji, wiemy, że mamy jakiś talent i warto go znaleźć, ponieważ w zakresie naszego talentu mamy największe szanse na to, żeby coś faktycznie w życiu zrobić, bo ten talent nie był nam dany bez potrzeby. W zakresie talentu jeszcze powiem jedną taką rzecz. Z talentem to jest tak, że nic w naszym życiu nie jest za darmo. Więc jeżeli ktoś ma duży talent, to też są wobec niego duże oczekiwania. Tak? Jeżeli ktoś przychodzi na świat z dużym talentem, to świat ma wobec niego oczekiwania, że on ten talent jakoś tam wykorzysta, tak? I taka jest prawda, więc pytanie, czy chcecie mieć duży talent, to jest takie pytanie, powiedziałbym, otwarte, tak? Im większy talent, tym większa robota nas czeka w życiu, tak?
tym może być mniej chilloutu i chodzenia na spacerki, a więcej tego, żeby ten talent zrealizować. Bo jeżeli tego talentu nie realizujemy, to on się obraca przeciwko nam. I taka jest prawda życiowa, w którą ja wierzę. Więc posiadanie wielkiego talentu to nie jest za darmo. To jest taka inwestycja na przyszłość. To jest takie dostanie czegoś z nadzieją, że to zostanie rozwinięte. A jak nie zostanie rozwinięte, to ktoś tam będzie musiał za to beknąć. Najczęściej my. Znaczy posiadacz talentu, tak? Więc jak już mamy ten talent, wiemy, że jesteśmy rybką i pływamy w naszym oceanie i w końcu jesteśmy w takim momencie, że czujemy się jak ryba w wodzie w swoim życiu. To jest bardzo ważne. To jest świetne porównanie, żebyście w każdej sytuacji czuli się jak ryba w wodzie. Żebyście byli w swoim środowisku. No to jak już mamy to, to wtedy możemy powiedzieć, że idziemy dalej. I teraz pytanie, jak bardzo tego chcecie? Tak? Jak bardzo chcecie tego sukcesu? Jak bardzo tego chcecie? I teraz tutaj jest taki temat, który się bardzo pojawia, który ja bardzo lubię, to znaczy usłyszeć swoje nie. Dobra, to już mamy wybrane, już mamy pasję, mamy ten pomysł na to, żeby z tą pasją żyć, żeby podążać za tym swoim talentem, żeby dościgać swojego maksymalnego potencjału i go realizować, to wszystko jest. I później co? Zgłaszamy się po to, tak? I nagle wtedy życie mówi nam nie. No i jest dupa, tak? Porażka. I teraz co takie nie oznacza, jak ja to czuję, tak? Jeżeli jesteśmy w zakresie już własnego oceanu i czujemy się jak ryba w wodzie, to nie oznacza tylko to, że nie teraz. A dlaczego? Bo jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Bo jeżeli mamy wielkie marzenie i chcemy osiągnąć wielki sukces, to sukces jest jak nóż. I jeżeli damy nóż dwulatkowi, to on się zabije. Jeżeli damy nóż wariatowi, który ma 30 lat, to on zabije kogoś. A jeżeli damy nóż osobie, która jest na to przygotowana odpowiednio, to ona pokroi chleb tym nożem i da komuś i wtedy jakby wykorzysta ten nóż, żeby kogoś nakarmić, tak? Więc jak mamy wielkie marzenia i mamy już pomysł na to, czym jest nasz sukces, to później okazuje się, życie nas pyta, czy jesteś na to gotowy, żeby ten sukces udźwignąć? Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś na tyle silny i dojrzały, żeby poradzić sobie z tym, czym jest sukces? Jeżeli zgłaszamy się po ten sukces i nagle okazuje się, że odpowiedź jest nie, to znaczy, że nie jesteśmy jeszcze gotowi. I wtedy zaczyna się proces przygotowawczy, który jest zazwyczaj hardkorowy, w zależności oczywiście od tego, po jaki sukces się zgłaszamy. Im większy sukces, tym większa siła potrzebna, żeby go unieść, tak? I większe możliwości z tym związane, jak już go osiągniemy. Więc to też trzeba uważnie się zastanawiać, czy naprawdę nas interesuje taki ogromny sukces, bo duży sukces to też duża odpowiedzialność. Więc może nie dla każdego. Bo to nie jest wszystko takie proste, tak? Wszyscy chcieliby sukcesu, ale nic w życiu nie ma za darmo, tak? Więc co to znaczy usłyszeć nie? I tu jest kilka takich sławnych nie, które pewnie na pewno znacie. Jordan, który został wyrzucony z drużyny piłki swojej z koszykówki, poszedł do domu i strasznie płakał. Jobsa wyrzucili z pracy, Disney został zwolniony za brak oryginalnych pomysłów. Oprah Winfrey nie pasowała do telewizji, tak? To są ludzie, którzy usłyszeli takie nie, ale oni mieli talent do tego, co robili. I to już było wtedy wiadome, tak? Mieli talent. To nie, które usłyszeli, to jest taka właśnie kuźnia talentów. To jest tak, coś takiego, że masz talent, to teraz trzeba sprawić, żebyś go wykorzystał, tak? Jak Jordan został wyrzucony z tej swojej drużyny koszykówki i poszedł do domu płakać, on na pewno pamięta to całe życie. I tak go zabolało, że później całe życie poświęcił na to, żeby zostać najlepszym koszykarzem na świecie. Tak to działa. To się nazywa. Tak życie tworzy wyjątkowe osoby. Świetna mobilizacja. Dać komuś wpysk na początku, żeby to zapamiętał. I wtedy sprawdzamy, jak bardzo tego chcecie, tak? Życie cały czas sprawdza, jak bardzo tego chcecie i czy jesteście na to gotowi, żeby to unieść. Także czasami najważniejszy krok naprzód zaczyna się od wielkiego kopa w dupę. I taka jest prawda. Ja też miałem taką historię, ona 6 lat temu była, gdzie też zobaczyłem coś, co bardzo zapragnąłem, tak? A tutaj możemy powiedzieć do tej alegorycznej naszej Krysi i porównywania do związku, więc pobiegłem do tej Krysi zgłosić się po to i powiedzieć jej, że to już jest w zasadzie to, tak? Pasja, życie, miłość, wszystko, co tam trzeba. No i jakby zostałem szybko zrównany z ziemią i nagle musiałem spojrzeć sobie w twarz i powiedzieć sobie, że tak naprawdę to jestem karykaturą mężczyzny, a nie mężczyzną i że czeka mnie ciężka praca. I że to bardzo bolało. I wtedy powiedziałem sobie, że ja zrobię absolutnie wszystko, żeby odmienić swoje życie na lepsze. I od tamtej pory to było najtrudniejsze 6 lat mojego życia. Ale też najbardziej wartościowe, bo to są 6 lat mojego życia, dzięki temu
dzięki tym 6 latom mojego życia, ja jestem tu, gdzie jestem, jestem tym, kim jestem. A ja teraz cholernie jestem dumny z kim jestem. Kim jestem, co robię i jakim jestem facetem, tak? Ale to też jest efekt właśnie takiego kopa w dupę, który czasami się dostaje, więc zachęcam do przyjmowania na własny tyłek takich kopów, bo to ma sens. To ma sens. Teraz przedstawię, jak wygląda droga do sukcesu. I taka jest prawda, tak to wygląda generalnie. No właśnie. Też tutaj mamy taki aspekt, z którym nie zdajemy sobie sprawy. To się fajnie ogląda, nie? Tylko nie zdajemy sobie sprawy, że każdy taki upadek boli. Słuchajcie, to boli, naprawdę. Ja jeździłem na desce swego czasu, różne rzeczy w życiu robiłem. To naprawdę boli, cholernie boli, tak? Jechanie dupą po asfalcie nie jest jak za specjalnie przyjemne, nie? No właśnie. Więc wyobraźcie sobie, że to boli. A później wyobraźcie sobie, że ten film trwa 1,5 minuty, a to może boleć przez na przykład 6 lat, jak w moim przypadku. Tak? I może boleć przez następne. Że człowiek cały czas opada. I teraz, jakim trzeba być, za przeproszeniem, pojebem, żeby to robić? No, to jest jakby, to jest moje pytanie, tak? Zwłaszcza, że nasz mózg uczy się poprzez jakby taki schemat, w stylu podchodzi małe dziecko, jest gorące żelazko, dotyka żelazka, oparzyło się, informacja do mózgu przychodzi, nie dotykaj, bo boli, tak? Bo nasz mózg jest zaprogramowany tylko do tego, żeby chronić nasze życie, do niczego innego, takie narzędzie. To boli, więc nie dotykaj, mówi mózg. I on się tak uczy. Po co? Po to, żebyśmy się nie oparzyli, po to, żebyśmy nie wypadli przez okno i tak dalej, i tak dalej. Więc to ma sens w ogóle, tak? Ludzki mózg ma sens. Ale żeby zrobić coś, co tamten kolej zrobił, żeby osiągnąć sukces, to musimy robić dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. Więc co trzeba mieć w głowie, żeby to robić? Co trzeba mieć w głowie, żeby wytrzymać te wszystkie upadki? Po co? Po to, żeby później pokazać, że trik się zrobiło? Wiecie, to też jakby się zastanawiające, nie? Ale jednak ktoś to robi. Więc jak bardzo, co trzeba mieć w głowie właśnie? Więc porównując do relacji międzyludzkich, damsko-męskich, o których będziemy sobie troszeczkę rozmawiali przy okazji, to by było coś takiego, tak? Już zobaczyliśmy tą Krysię, idziemy do Krysi, Krysia nam mówi nie, za 2 tygodnie przechodzimy do Krysi i pytamy się przypadkiem, sprawa się nie zmieniła. Krysia mówi, wiesz co, nie denerwuj mnie, tak? A później za 2 tygodnie pracujemy nad sobą oczywiście, no bo coś musimy zrobić, no jest na pewno jakaś szansa, tak? Za 2 tygodnie przychodzimy znów do Krysi i mówimy, Krysiu, słuchaj, no już teraz jestem taki, co ty na to, nie? Ona Krysia patrzy i mówi, chyba cię pojebało. Nie? I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie to robić przez 7 lat, przez 10 lat, przez 20 lat. No tak wygląda biznes. I tak wyglądają osiągnięcia, do których gdzieś tam dążymy, tak? Ja na przykład byłem, nie wiem na ilu, w 30 spotkaniach z operatorami komórkowymi i za każdym razem usłyszałem nie. Właśnie się próbuję dobić na 31. I to boli, to naprawdę jest upierdliwe, zwłaszcza, że uważam, że naprawdę nieźle robimy to, co robimy. I tak jest życie. Więc pytanie, czy chcecie być kolesiem, który robi trik, czy może kolesiem, który jakby kręci, jak on robi trik i to mniej boli. Wiecie, o co chodzi. Nie każdy musi iść tą drogą.
Więc co trzeba mieć w głowie, żeby w ogóle coś takiego było wykonalne? No są, dla mnie są dwie rzeczy. Albo macie taką pasję, że kochacie to ponad wszystko. I wtedy to nie ma znaczenia, że boli. Kocham ten ból, jestem sadomasochistą, tak? Wtedy ten ból kocham. Kocham to, kocham ten ból, a niech boli. Lubię to po prostu, jaram się. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą trzeba mieć w głowie, albo ewentualnie można mieć w głowie, to jest to. Nieważne jak boli, na końcu jest nagroda. I tak kochamy tą nagrodę, że proces nie ma znaczenia. Najlepiej mieć jedno i drugie. To drugie jest straszną mobilizacją, tak? Przykład tego drugiego. Życie wieczne. To jest zajebista nagroda, tak? Więc możemy absolutnie powiedzieć ludziom, żeby zjebali swoje życie i leżeli plackiem przed kościołem, bo nagroda to życie wieczne. Kto by nie chciał kupić życia wiecznego? I wtedy ludzie robią różne rzeczy, głupie rzeczy, ale robią. Czy je lubią? No nie wiem, no. Ja tam nie lubię leżeć plackiem przed krzyżem, nie? Niespecjalnie, to jest jakby jakiś fan w życiu, nie? To jest taki przykład, jak nagroda może spowodować, że proces nie ma znaczenia. Że to wszystko, co jest po drodze, kompletnie nie ma znaczenia, bo ten cel liczy się, tak? Drugi to jest to, że kochamy swoje życie i kochamy to, co robimy w tym życiu i po prostu to też jest dla nas również nasza przygoda, nasza droga, nasza misja, nasze przeznaczenie, tak? Najlepiej mieć jedno i drugie, tak? Niesamowita motywacja do tego, żeby przetrwać 10 lat, cały czas gonąc za tym jednym marzeniem. Jeżeli tego nie macie, to przegracie po drodze. Bo po trzecim razie, jak się wywalicie, powiecie, ja to pieprzę. To boli. Po co mi to? Ile razy? I tak dalej. Nie dacie rady, jeżeli nie kochacie tego, co robicie. Oczywiście mówię o ponadprzeciętnych osiągnięciach, bo jeżeli chcecie mieć jakby, nie wiem, karierę w księgowości albo coś, to nie jest wielki problem. Nauczycie się księgowości, idźcie do księgowości, pracujcie w księgowości i sprawa załatwiona. Naprawdę jakby nie musimy o tym rozmawiać, tak? Natomiast jeżeli mówimy o jakichś ponadprzeciętnych osiągnięciach, mówimy o biznesie, który, tak jak mówię, mierzmy wysoko, no to będzie tak wyglądało, tak? Życie będzie sprawdzało, czy my jesteśmy gotowi. Jak nie jesteśmy gotowi, to proces przygotowawczy i wtedy zaczynają się lekcje życiowe i te lekcje życiowe są dosyć trudne. Dlaczego? Bo tylko wtedy, kiedy jest trudno, rośniemy. A jeżeli mamy przyjąć duży sukces na klatę, to musimy urosnąć, to musimy być silni. No to te lekcje życiowe będą jakby trwały tak długo, aż będziemy silni, aż urośniemy na tyle, że możemy ten sukces przyjąć na klatę. Więc warto zwrócić uwagę na to, jak duży sukces chcemy osiągnąć, bo później przyjdą jakby koszty z tym związane, które trzeba ponieść. Bo w życiu też jest coś takiego jak szczęście, o którym tutaj nie mówimy i też warto to rozważyć, tak? Jak relacje międzyludzkie, o których też za specjalnie nie mówimy, ale też warto rozważyć, tak? Ludzie na przykład chcą mieć żonę, chcą mieć dzieci, chcą mieć czas dla tych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem specjalnie ekspertem w tych sprawach, więc ja też nie będę wam wykładał tutaj tematu pod tytułem jak stworzyć fantastyczny związek albo jak wychować cudowne dziecko, bo dzieci też nie mam. Więc jakby to nie jest moja dziedzina, w której jestem zawodowcem, ale o tym, o czym wiem, to wam powiem, jeżeli chodzi o moje doświadczenie życiowe, tak? Więc naprawdę trzeba tego chcieć bardzo, trzeba to kochać i trzeba kochać nagrodę, która jest za tym, tak? I teraz Kurwonego właśnie powiedział coś takiego, co ja bardzo lubię, to jest jeden z moich ulubionych cytatów. Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść. To jest właśnie ten proces wyrastania do tego sukcesu, który czeka na nas, o którym marzymy, tak? I musimy rzucać się w tą przepaść codziennie, tak? No ale jest pytanie, co jak upadnę? A ja się pytam, a co jak polecisz? No to jak bardzo już tego chcemy i wiemy, że bardzo chcemy, więc mamy już pasję, mamy talent w tej pasji i wszystko generalnie jest fajnie, już tego tak bardzo chcemy, że życie już jakby rozumie, że to jest nasza droga i wtedy zaczyna się coś ciekawego, to teraz co jesteśmy w stanie poświęcić, żeby to osiągnąć? I ktoś mi kiedyś powiedział coś takiego, co bardzo lubię, sukces jest jak ciąża. Wszyscy ci gratulują, ale nikt nie spytał, ile razy trzeba było dać się wyruchać, żeby to osiągnąć. I to trochę tak jest. To trochę tak jest, tak? Więc nikt specjalnie nie jest zainteresowany jakby procesem, ale najważniejsze, że efekt jest super, tak? Więc jakby sukces jest związany z tym, że wychodzimy na przemówienie, mamy te swoje 10 minut w światłach reflektorów i wtedy jest super. My wszyscy z zewnątrz patrzymy na te 10 minut i mówi, nie no super, ja też tak chcę. A sukces naprawdę wygląda tak, że to jest 10 lat w kamieniołomach, a później 10 minut na scenie. Ale tych 10 lat w kamieniołomach już nikt nie widzi, tak? I to tak jest. Jeżeli chcecie osiągnąć dany sukces w danej dziedzinie, to
to tam się liczy tak naprawdę taka codzienna ciężka praca, której nikt nie widzi, tak? I codzienne porażki, z którymi trzeba sobie gdzieś tam radzić. I teraz pytanie, czy chcecie tą drogą iść? To jest pytanie takie otwarte, bo ja uważam, że może tą drogą iść warto, ale naprawdę rozumiem każdego, który nie pójdzie tą drogą i powie, ja chcę czegoś innego. Ja chcę mieć na przykład szczęśliwe małżeństwo, fajną żonę, dzieci. Ja to rozumiem, ja to strasznie szanuję tak naprawdę. Ba, są chwile, kiedy ja patrzę na tych ludzi i im zazdroszczę. Naprawdę, tak poważnie. Bo to wcale nie jest takie łatwe, bo każdy ma uczucia, każdy ma emocje. I naprawdę, kiedy jest człowiek w samolocie jednym, później przesiada się do drugiego, później do trzeciego i patrzy na swój kalendarz i widzi, że ma na spotkanie z dziewczyną, która mu się podoba, czas przez 2 godziny za trzy tygodnie, to nagle się zastanawia, nie? Ale to też czasami tak jest, nie? A później widzi na Facebooku, że o kurde, ona już się spotyka z kimś innym na przykład, nie? Bo to są takie rzeczy jakby z życia, nie? Totalnie. Więc takie rzeczy się przydarzają nawet. To wszystko jest na zasadzie emocji. Więc to naprawdę tam są koszty, które trzeba ponosić. To nie jest wszystko takie proste. Wszyscy chcą mieć sukces. Ale jakby, jak już wiemy what it takes, tak? Co trzeba zrobić, żeby go osiągnąć, nagle się okazuje, że wiesz, niekoniecznie. I to jest tak bardzo dobrze mówiący obrazek o tym, jak to może wyglądać. Ja nie mówię o każdym sukcesie, bo ja mówię o swoich doświadczeniach, tak? Myślę, że są ludzie, którzy może mają inne doświadczenia, ale ja mówię o swoich, więc jest jak jest. To trochę tak wygląda, tak? I to wcale nie jest fajne czasami. To wcale nie jest łatwe czasami. I to wcale nie jest przyjemne. Ja jak patrzę na to, to mam obrzydzenie nawet, bym powiedział do tego, tak? Ale to jest takie sugestywne dosyć, że to czasami tak wygląda, tak? No pain, no gain. Ile jesteście w stanie poświęcić, by to zdobyć? Poświęcenie jakieś musi być. Jak chcecie duży sukces, to duże poświęcenie. Większy sukces, to jeszcze większe. I teraz ja powiedziałem tak, biznes i biznesmen. Biznesmen idealny, jak dla mnie, to jest taki człowiek, który jest sprzedawcą, sportowcem i artystą. Jak dla mnie to są 3 oddzielne etaty. Dlaczego? Opowiem o tym w tej chwili. Sprzedawca to jest, w moim przypadku, to jest coś, co robię normalnie, powiedzmy, od 9 do 5 codziennie, tak? Zarządzanie firmą, odbieranie telefonów, pisanie 1000 maili, rozwiązywanie problemów, bo każdy jakieś maili oczywiście przychodzą, wszystkie problemy gdzieś tam do Was. I to jest taka praca typowo sprzedawcy właśnie, tak? Umawiam się na spotkania, próbuję podpisać jakieś kontrakty, tak? Pracuję nad produktem. I to są te rzeczy, które robię w tych 9 do 17, tak? I teraz sportowiec. To jest ta część mojego życia, gdzie ja się rozwijam, tak? I ja bardzo dużo czasu poświęcam na rozwój osobisty. Co prawda nie w klasycznym tego słowa znaczeniu, bo uważam, że ten amerykańskie podejście do rozwoju osobistego, że przykład, tak? Stoimy przed lustrem i czujemy się chujowo, ale stoimy przed lustrem i mówimy, na pewno dasz radę, na pewno dasz radę, na pewno dasz radę, jesteś super, jesteś super, jesteś super. Afirmacja, nie? Jesteś super, jestem super. Uwierzyłem. Ja mówię, bzdura, gówno, nie jesteś super. Jesteś taki, jaki byłeś. Przez pół godziny mówiłeś do lustra. Rozsądku trochę. Zalecam. Naprawdę, jeżeli ktoś chce się oszukać, super, ale to nic nie zmienia. Mówienie do siebie nic nie zmienia, no. Ja dużo mówię do siebie i nadal jestem taki głupi, jaki jestem. Więc ja bardzo cenię sobie rozwój duchowy, bo uważam, że ten duchowy rozwój to jest taki rozwój niedoceniony i to też jest rozwój, dzięki któremu ja załatwiam największe problemy swojego życia i dzięki mam do tego bardzo duży szacunek, bo uważam, że właśnie dzięki temu rozwojowi jestem tu, gdzie jestem i dzięki temu rozwojowi nadrobiłem bardzo dużo lat życia, które straciłem kiedyś robiąc głupoty, których nie chciałbym powtórzyć. I ten rozwój duchowy to jest też bardzo niepopularny, tak? Bo tu się nagle pojawiają takie rzeczy jak jakiś szamanizm, czasami jakieś medytacje, w ogóle kto chciałby medytować, albo jakieś takie rzeczy związane, nie wiem, z astrologią, czy inne takie rzeczy, w które ja na przykład głęboko wierzę, gdzie bardzo dużo można dowiedzieć się o sobie i odkryć głębię siebie i zobaczyć, jakie są wasze talenty, jakie są wasze rzeczy, jakie jest wasze powołanie. Ja naprawdę jestem bardzo zafascynowany tym wszystkim i poświęcam temu swój drugi etat. A trzeci etat to jest artysta. Mi się też to jakoś spina, zawsze byłem trochę twórczy, tak? Nie miałem talentu muzycznego, ale mimo wszystko gdzieś tam ciągnęło mnie do tego, żeby coś stworzyć. I ten proces twórczy to też jest proces, który nie jesteśmy w stanie zrobić w innym etacie. To znaczy, ja rozumiem każdego malarza, który wstanie, zapali sobie papierosa, walnie 2 razy pędzlem, później pójdzie, odpocznie, bo się zmęczył. Później znów wstanie, znów zapali, znów walnie 2 razy pędzlem.
Ja to rozumiem, ponieważ proces twórczy tak wygląda. To nie jest tak, że siedzimy w biurze, jest 15 telefonów, 16 spraw do rozwiązania i my nagle wpadniemy na jakiś rewelacyjny pomysł. To tak nie działa. Ja na przykład proces twórczy zawsze, który sobie w sobie mam gdzieś tam, zawsze robię w weekendy. I do tego muszę mieć pełen komfort. Najczęściej muszę być totalnie sam, muszę mieć swobodę bycia samemu ze sobą. Przebieram się w dresik albo latam nago po mieszkaniu, to też się zdarza. I wtedy czekam na to, aż te wspaniałe pomysły spłyną do mnie i zostanę oświecony. I trochę to tak działa, tak? Ja jeden taki dzień na przykład poświęcam w tygodniu, żeby być totalnie sam i być ze swoją kreacją. Z tym, co mogę wymyśleć, tak? I wtedy myślę o nowych produktach na przykład, albo o tym, co mogę zrobić nowego, albo jak ciekawie coś tam zrobić, tak? Bo w trakcie normalnej pracy sprzedawcy nie ma na to czasu. A w trakcie jakby pracy nad sobą to też nie jest czas na to, żeby coś wymyślać, tak? Więc musimy mieć taki czas totalnie swobodny dla siebie, wtedy nasz mózg zaczyna pracować zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, więc to są trzy etaty. Czwarty etat to jest jeszcze spanie. To jest ważny etat, bo trzeba odpocząć. Więc z tego, co ja pamiętam, tydzień ma 168 godzin. 4 etaty to jest 4 razy 40 godzin. To jest 160, nagle zostaje nam 8 godzin na znajomych, zabawę i gadanie o niczym. I też pytanie, czy chcemy tak żyć? Bo to nie jest takie proste oczywiście, żeby tak żyć. Tam jest dużo poświęcenia, tak? Zwłaszcza, że znajomi rzucają zdjęcia na Facebooku cały czas, jak to fajnie było na imprezie, a my nie. Idziemy na imprezę, ponieważ w sobotę chcemy coś wymyśleć, więc warto by było być trzeźwym na przykład, nie? I teraz taki przykład z mojego życia. Sylwester 2013-2014. Nie skorzystałem z żadnej opcji sylwestrowej wtedy, tak? Zostałem w domu. Wszyscy powiedzieli, kurde, jaki jesteś nudny w ogóle, już w ogóle pogrzało cię totalnie. Nie lubisz ludzi, nie lubisz się bawić. Nie bierzesz życia za jaja, przecież jest Sylwester, trzeba się bawić, carpe diem, jest zajebiście, nie? A ja zostałem wtedy w domu, jakbyś nie bardzo miałem ochotę nigdzie iść i mogłem być sam ze sobą. I wstałem 1 stycznia 2014 i tego 1 stycznia nagle, nie wiem jak to się stało, ale jakoś to się dzieje, stworzyłem całą kampanię It's Your Life, Just Take It i całą podstawę marketingu, czym Kruger teraz jest. Taką mocną podstawę marketingu, całe idee, które później sprzedawaliśmy przez cały rok. I teraz zobaczmy, jak ten 1 stycznia skończył się dla mnie. Akcja It's Your Life, Just Take It. Właśnie powstała 1 stycznia 2014 roku, głównie dlatego, że nie poszedłem wtedy na Sylwestra. Przejechaliśmy 17 tysięcy kilometrów przez cały rok z Marceliną Zawadzką i ta akcja miała na celu pomaganie ludziom z pasją. Stworzyliśmy cały konkurs, który był dla nas też akcją marketingową całej akcji, całej marki Kruger & Mads, tak? I przejechałem 17 tysięcy kilometrów po Polsce na piąty etat, szczerze mówiąc, często po nocach. Poznałem 35 wspaniałych osób, łącznie zgłoszeń było 2000. I z tych 35 wybraliśmy 10 i pomagaliśmy im zrealizować ich marzenia. Ten konkurs w tej chwili mamy drugą edycję w Polsce i też zaczęliśmy go w Rumunii, czyli ciągniemy już na dwa kraje. I do dzisiaj przeznaczyłem łącznie 200 tysięcy złotych na to, żeby pomagać ludziom z pasją. Ale wtedy byłem nudny. Teraz pytanie, jak to wyszło dla mnie? Wniosek z tego, może czasami warto nie iść na imprezę,
wyspać się i wymyśleć coś, co ma w życiu sens i pokierować swoim życiem. Może czasami warto, ale to już każdy musi sobie odpowiedzieć, tak? Ja się cieszę, że nie byłem na tym Sylwestrze. Nie wiem, czy bym to wymyślił, jakbym miał kaca. Jest duża szansa, że nie. Tak? Dokładnie. Ale ktoś może lubić chodzić na imprezy i ja to bardzo szanuję generalnie. Ja nie jestem fanem gadania o niczym i przerobiłem to wszystko bardzo mocno i picie wódki z ludźmi, których ledwo znam i brzykanie dziewczyn, które też ledwo znam, też przerobiłem i nie idźcie tą drogą. Są ludzie, którzy są głupi, bo się nigdy nie uczą. Są ludzie, którzy są mądrzy, bo się uczą na własnych błędach. Ja się na szczęście zaliczam do tej grupy. Są geniusze, którzy uczą się na błędach innych. Jeżeli możecie, bądźcie geniuszami. Więc ile jesteście w stanie poświęcić, by to zdobyć? Relacje, zabawa, tak? Tam jest dużo rzeczy, które no niestety trzeba poświęcić, żeby podążać za tym, co jest waszą największą pasją, co jest waszym przeznaczeniem. Ja głęboko wierzę w ogóle w przeznaczenie. Uważam, że każdy takowież ma, trzeba gdzieś tam to odnaleźć, tak? Relacje. I to mniej więcej tak wygląda. Wy macie jakieś marzenie, wy macie jakiś plan. Wierzycie w siebie, nie dlatego, że przegataliście pół godziny do lustra, tylko dlatego, że to wypływa ze środka z was i macie w tym aspekcie talent i wszystko w tym aspekcie wtedy jest dla was możliwe, tak? I wtedy ciężka praca pobija talent i wtedy wszystko jest dobrze i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy wasi koledzy będą chcieli was wyciągnąć na imprezę, tak? Wasi rodzice powiedzą, zostaw to, żyj normalnym, spokojnym życiem, po co ci to wszystko, tak? I tak dalej, i tak dalej. Społeczeństwo ma swoje rzeczy na ten temat, które generalnie chce, żebyście osiągnęli sukces, ale niespecjalnie większy niż wszyscy inni, no bo jakby wtedy będą się czuli źle, bo wy osiągnęliście coś więcej niż oni, więc pewnie jesteście do dupy. Tak? I to tak wygląda. I teraz moja tutaj uwaga na ten temat to jest taka. Nauczcie się w życiu używać amerykańskiego gestu. Po prostu. Mam swój plan, mam swoje marzenie, pieprzcie się wszyscy dookoła, ja idę swoją drogą, tak? Chcecie mnie na imprezie? Nie mam czasu, idę, bo mam jakiś plan na życie, tak? Nauczcie się używać amerykańskiego gestu i mówić pieprzę to, to jest moja droga, tak? To jest bardzo ważne. Ja używam, że w swoją drogę amerykański gest jest bardzo leczący. Dobrze, no to jak już mamy to, że wiemy, co chcemy, mamy pasję, mamy marzenia, wszystko się zgadza, mamy nawet talent i w ogóle już wszystko jest w szczególe. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby go osiągnąć. Absolutnie wszystko, łącznie z poświęceniem wszystkich rzeczy, które gdzieś tam na nas czekają. Teraz pytanie, jak to zrobić? I teraz kolejne porównanie do związków damsko-męskich. Taką masz kobietę, jakim jesteś facetem. To działa też w drugą stronę. Takiego masz faceta, jaką jesteś kobietą. Życie to lustro. I to też działa w kierunku biznesu. Taką macie firmę, jakim jesteście człowiekiem. Tyle w temacie, więc jeżeli chcecie, żeby wasza firma była lepsza, to musicie zadbać o siebie. Jedyne, na co mamy wpływ, to my sami. Chcesz zmienić świat, zacznij od siebie, tak? Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Jedyne, na co mamy wpływ, to my. I to, żeby zmieniać nas siebie, od wewnątrz. I tu jest cały rozwój osobisty. I tu jest coś takiego bardzo ważnego, do którego będę was zachęcał. Bo to jest dla mnie absolutnie najważniejszy aspekt tego wszystkiego, o czym teraz mówimy. I teraz jest taka przypowieść, którą już bardzo lubię, tak? Syn kiedyś spytał ojca, ojcze, jak znaleźć odpowiednią kobietę? A ojciec mu na to odpowiedział, synu, przestań szukać odpowiedniej kobiety. Stań się odpowiednim mężczyzną. Odpowiednia kobieta sama cię znajdzie. I to jest coś, w co ja bardzo wierzę. W biznesie tak samo. I to jest takie moje podejście do marketingu w tym ukryte. I do biznesu, który uważam za słuszne. I które jest troszeczkę w przeciwie do tego, co będziecie się uczyli tutaj na Wydziale Zarządzania. Jest coś takiego jak grupa docelowa w marketingu, tak? Bierzemy, targetujemy sobie. Mężczyźni, Warszawa, 25 lat, łysi. Dobra, oni są o 17 w Charlotte i lubią czerwone. Dobra, tam jest hajs, to my będziemy tacy. A ja mówię nie. Nieważne, co oni lubią, ważne, co my lubimy. Bo jeżeli my nie lubimy być o 17 w Charlotte i nie lubimy czerwonego, to do cholery, co my tam robimy? Co my tam robimy? To my musimy wiedzieć, o co nam w życiu chodzi, a później powiedzieć, to jest moja droga. A później ci, co chcą podążać, oni nas znajdą i podążą za nami. Czyli to jest taka akcja pod tytułem bądź na tyle dobry, żeby to oni cię chcieli. Żebyś nie musiał się przedstawiać, tak? Niech twoje produkty będą na tyle dobre,
żeby ludzie je chcieli, nie żebyś ty musiał wciskać je ludźmi, ludziom, tak? W związkach damsko-męskich też polecam swoją drogą. Tak? Czyli praca nad sobą. To jest najważniejsza rzecz, jaką mamy do zrobienia, moim zdaniem, tutaj. My musimy się rozwijać. I jesteśmy tutaj po to, żeby się rozwijać. Całe nasze życie polega na tym, żeby się rozwijać. I nic ważniejszego dla mnie, szczerze mówiąc, nie ma niż się rozwijać. Jest taka przypowieść o tym, czym jest marka. I to może też jest tutaj na miejscu, więc opowiem. Przychodzi gość na imprezę, widzi piękną kobietę. Podchodzi do niej i mówi, jestem świetny w łóżku. I to jest marketing bezpośredni. Jest druga sytuacja, gdzie ten gość przychodzi na imprezę, patrzy, jest cudowna kobieta, nie? Nagle jego kumpel podchodzi do tej laski i mówi, ty mój kumpel, to jest świetny w łóżku, nie? To jest marketing rekomendacji. Tak? Podchodzi do... I teraz trzecia sytuacja, powiedzmy, jesteśmy na imprezie, widzimy piękną kobietę, podchodzimy do niej i mówimy, poproszę twój numer telefonu, to zadzwonię do ciebie jutro, nie? To jest telemarketing. To jest telemarketing. I jest kolejna sytuacja. Jesteśmy na imprezie, stoimy sobie spokojnie, widzimy piękną kobietę. I ona podchodzi do nas i mówi, słyszałam, że jesteś zajebisty w łóżku. I to jest marka. To jest marka. I tego właśnie wam wszystkim życzę. Zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie, żebyście byli taką marką. Bo jesteście też marką osobistą. Tak? Wasze imię i nazwisko to jest wasza marka i to coś oznacza dla kogoś. Bądźcie najlepszą wersją siebie. To jest moje przekaz dla was. Bądźcie najlepszą wersją siebie. Co to znaczy? Nie wiem. Dowiedzcie się. Wasza robota, wasze życie. I don't care. Serio. To wy macie dbać o to. I tutaj też jeszcze taka uwaga. Stajesz się jak ludzie, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Więc zalecam świadomy wybór w tym aspekcie. Tak? Zalecam świadomy wybór w tym aspekcie. Kolejny temat pod tytułem praca nad sobą, jak być tam, gdzie chcemy, tak? Fake it till you make it. Udawaj, aż stanie się to prawdą. Sam się na to kiedyś nabrałem. Większej bzdury nie ma. To kolejna bzdura, która w ogóle nie trzyma się kupy, tak? Ja udawałem, jakoś to się prawdą nie stało, dostałem życiowego kopa. Słabo. Moja uwaga jest taka. Ciężko pracuj, aż stanie się to prawdą. I już wtedy nigdy nie będziesz musiał udawać. Taka prawda. Jeżeli jeszcze nie ma nas tam, gdzie chcemy być, pod każdym względem, osobistym czy zawodowym, jeżeli nas tam nie ma, to trzeba to zaakceptować, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, że mamy takie możliwości, jakie mamy i może za 5 lat dojdziemy tam, gdzie chcemy, a może nie. A jedyne, co możemy robić, to ciężko pracować nad sobą. Natomiast udawanie nigdy się nie sprawdza. Zarówno jeżeli chodzi o biznes, jak i o życie prywatne, to nie ma znaczenia, tak? Nic, co jest wartościowe, nie przychodzi w życiu łatwo i taka jest prawda. Przynajmniej taka jest moja prawda. Nie wiem, jak tam u was. Jeżeli wam przychodzi łatwo, to zazdroszczę. Ja mi jakoś tak niespecjalnie, tak? I teraz cała sprawa z tym rozwojem osobistym, to jak tak powiedziałem, że ja jestem bardzo zainteresowany rozwojem duchowym. Głęboko wierzę właśnie w te klimaty. I dla mnie życie jest związane właśnie z tym. I teraz po co jest życie? Życie jest po to, żeby żyć. Tam nie ma jakiejś większej filozofii na ten temat. A co to znaczy żyć? Żyć to znaczy przeżywać emocje. Też nic więcej. Cała głębia życia to przeżywać emocje. Nie szukajmy jakichś tam głębszych tematów. Życie jest po to, żeby żyć i przeżywać emocje. I teraz tak, nosimy w sobie zapotrzebowanie na przeżywanie emocji. Każdy z nas jest jakimś magnesem na jakieś tam emocje, nosi w sobie zapotrzebowanie. I ja uważam, że to, co potrzebujemy przeżyć emocjonalnie, absolutnie definiuje nasze życie. Pod wieloma względami. I żebyśmy to dobrze zrozumieli wszyscy razem, to podam dwa przykłady mniej więcej. Powiedzmy pierwszy, tak? Dziewczyna wybiera partnera. Mamy dziewczynę, która już jest dojrzałą dziewczyną, ale jak była małą dziewczynką, tatuś ją opuścił. Ona to mocno przeżyła i poczuła się niepotrzebna. Później taka dziewczynka wychodzi w dorosłe życie i nagle ma przed sobą 100 facetów. 100 tak samo przystojnych, tak samo inteligentnych i tak samo bogatych facetów, tak? Tylko 99 z nich szaleje za nią i zrobiłoby dla niej wszystko. A jeden to jest taki goleś, który generalnie ma ochotę ją zyknąć i zostawić. I ona, biorąc pod uwagę swoje wcześniejsze doświadczenia, wybierze tego jednego spośród tych 100 i powie, on ma to coś. I powie, to jest miłość. I to tak niestety działa. Czy to jest miłość? Nie, bo on ją zyknie, zostawi i ona generalnie będzie przeżywała te emocje, które wcześniej przeżywała przy tatusiu i generalnie wszystko się zgadza. Tak jest prawda. Więc prawdziwa wolność zaczyna się dopiero wtedy, kiedy przerobimy siebie wewnętrznie. Inaczej nie jesteśmy wolni. Działamy na zasadzie magnesów, które przyciągają do naszego życia
pewne rzeczy po to, żebyśmy my mogli przeżyć pewne emocje. Nie mylić z sekretem pod tytułem wyobrażę sobie coś i nagle pff, tak? Mercedes przed domem, bo wyobrażałem sobie to przez długi okres życia, nie? To jest bzdura. Jakie emocje potrzebujemy przeżywać? I teraz jeszcze drugi taki przykład, który może jest jakby trudniejszy do zrozumienia, ale obrazujący ten aspekt. Bójka w autobusie, czyli mamy 50 osób w autobusie i nagle wchodzi jakiś łysy dres, wchodzi do autobusu, przechodzi przez cały autobus i nagle spuszcza jednemu gościu w pierdziel. A ja się pytam, a dlaczego jemu, a nie 49 innym? Nie pytajcie mnie dlaczego, ale z jakiegoś powodu to właśnie ten jeden potrzebował najbardziej ten wpierdziel dostać. Jaka prawda. Widocznie potrzebne były takie emocje, żeby urosnąć, czy żeby coś przeżyć. Trudno mi powiedzieć, ale życie tak działa. I teraz tak, każdy z nas ma własną winę i odpowiedzialność za to, co się dzieje w jego życiu. Więc jeżeli ktoś dostaje wpierdziel w autobusie, ma też za to swoją winę i odpowiedzialność. To nie jest tak, że to ten łysy debil, który mi spuścił wpierdziel. Ja bym się zapytał, a co jest takiego we mnie, że to mi spuścił w pierdziel, a nie temu kolesiowi z boku? Dlaczego akurat mi? Dlaczego akurat to mi się przydarzają te wszystkie niedobre rzeczy, nie? Foch. Nie foch. Tylko trzeba się zastanowić dlaczego i zrozumieć. A później przepracować to. A to nie jest takie łatwe, bo to jest praca z podświadomością, to jest praca z najtrudniejszymi aspektami naszej osobowości. Tam są trudne rzeczy. I my nie chcemy tych trudnych rzeczy przeżywać. Tam jest dużo płaczu i rozpaczy często też. Ja swoje przepłakałem. Dużo. No ale to mnie uwolniło od wielu rzeczy i to pozwala mi być tym, kim jestem dzisiaj, więc jeżeli trzeba coś przepłakać, to zachęcam do płaczu i zachęcam do tego, żeby przeżyć trudne rzeczy, które się stały w waszym życiu wcześniej i rozwiązywać wasze zagadki waszego życia, bo to nie jest tak, że coś tam się przydarza przez przypadek. Kompletnie nie ma przypadków. To przypadki nie istnieją. Wszystko jest zaplanowane. Życie wam podaje to, co jest właściwe dla was na talerzu. I albo coś z tego zrozumiecie, albo odczytacie ten list, który życie pisze, albo nie. Jak nie, to napisze drugi. Drugi jest mocniejszy. Trzeci jeszcze bardziej mocny. Aż w końcu dojdzie do was, o co chodzi. Taka jest prawda. Tak życie działa, przynajmniej w moim przypadku. Mam wrażenie, że to ogólnie działa dosyć mocno w każdym przypadku. Że nie ma przypadków. Dobrze, czy to działa? Działa. Dobrze, więc to samo dotyczy też sukcesu. To samo dotyczy też pieniędzy na przykład, tak? Naszych ukochanych, ulubionych. Tudzież wszystkich innych rzeczy, tak? Bo jeżeli ktoś ma taki pomysł na zarabianie dużych pieniędzy i już był na wszystkich szkoleniach, nie wiem, Grzesiaka ze sprzedaży i już jest takim zajebistym sprzedawcą, że oh my god, nie? Już jest taki zajebisty, że sam Grzesiak nie jest taki zajebisty. I on idzie, ale ma w sobie zapotrzebowanie, taki magnesik pod tytułem potrzebuje przeżyć porażkę, to zapewniam was, że sukcesu nie będzie. Bo tu są umiejętności, a tu jest życie. I tutaj mamy magnes, gdzieś tam w środku. I to jest jeszcze taka fizyka kwantowa, której nie pojmujemy, tak? Ale kiedyś nie wiedzieliśmy, że działa siła grawitacji, nie? A teraz wiemy i latają samoloty. Fajnie? Fajnie. Pytanie, ile jeszcze nie wiemy na temat życia? Bardzo dużo nie wiemy. Zwłaszcza, że my jesteśmy tacy mali. Więc my z pewnej perspektywy nawet nie wiemy, co się dzieje. My jesteśmy jakimś piłkiem we wszechświecie, a wszechświat też rządzi się jakimiś prawami, tam są jakieś duże procesy. I one nie patrzą na to, czy my mamy na coś ochotę, czy nie. Tak? Nikt nie patrzy na to. Tak jak wy nie patrzycie, jak idziecie po chodniku, czy tam są mrówki. Idziecie. To my w skali wszechświata jesteśmy taką mrówką. I tam jak jest to jakiś duży proces, to się nie zastanawia nad naszymi uczuciami, emocjami, albo co my chcemy, jakie są marzenia. Jak sobie wyobrazimy coś, to na pewno się spełni. To niespecjalnie. Tak? Ale na pewno jesteśmy zaprojektowani, żeby przeżywać emocje i na pewno przyciągamy to, co jest dla nas w życiu właściwe. Co to znaczy właściwe? Czasami to oznacza dobrze, a czasami to oznacza źle. W ogóle nie ma dobrze czy źle, to jakby jest abstrakcja, tak? Wszystko jest właściwe. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to, co się przydarza w naszym życiu, jest po prostu właściwe dla nas. Jest zaprojektowane specjalnie dla nas, żebyśmy coś zrozumieli, żebyśmy czegoś się nauczyli. Ktoś inny będzie miał inne problemy i ma tam zaprojektowane dla siebie zupełnie inne dania na talerzu, które będzie musiał przetrawić. I czasami to są naprawdę ciężko strawne rzeczy. Co się powtarza w twoim życiu? Jakich emocji potrzebujesz przeżywać? Badajcie siebie, bądźcie uważni w tym aspekcie, bo to będzie decydowało naprawdę o dużej części waszych sukcesów życiowych, prywatnych i zawodowych. Bo jeżeli wszystko jest poukładane, ale w tym będzie bajzel, to w waszym życiu też będzie bajzel. Niestety właśnie tak jest. W moim tak było. I teraz tak, jeżeli już
poprzerabiamy te wszystkie rzeczy, ciężko pracujemy, mamy pasję, wiemy, że chcemy tam dążyć i zrobimy absolutnie wszystko, żeby to osiągnąć, no to wtedy mamy przyjemność stać się kimś, kogo możemy nazwać lider. W biznesie to jest ktoś, kto przewodzi, kto wyznacza jakieś kierunki, tak? Za kogo wizją podążamy. I teraz lider to jest taka osoba, która w zasadzie, którą cechuje jedna rzecz tylko. Za liderem podążają inni. Dlaczego? Bo mu ufają. Bo wierzą w to, co robi, a przede wszystkim, bo wierzą, że jak przyjdzie jakiś fuck-up, to on ich ochroni. Ochroni. Nie opieprzy. Ochroni. Bycie liderem to jest odpowiedzialność za tych, którzy za nami podążają. To jest odpowiedzialność za tych, których mamy pod sobą. Bycie liderem to jest takie bycie dobrym ojcem. Dobrym ojcem, a nie ojcem, bo ojcowie to są różni. Tak? To jest odpowiedzialność za tych, których prowadzimy. Więc bycie liderem to nie jest przyjemność. To oczywiście może być przyjemność, ale chodzi o to, że to nobilituje, ale tam jakby tam jest koszt jakiś do poniesienia, tak? Nie ma nic za darmo. Bycie liderem powoduje, że jesteśmy odpowiedzialni za ludzi, których prowadzimy. I tutaj jest jedna taka rzecz, którą ja uważam za słuszną i też cały czas się tego uczę. Jak wszystkich rzeczy, które opowiadam wam, ja się cały czas uczę. Cały czas jestem w szkole życia i dużo się już nauczyłem, a pewnie jeszcze więcej przede mną. Mam nadzieję, że tak będzie. I uczę się w tej chwili na przykład tego, że lider to jest taka osoba, która przyjmuje porażki zespołu na własną klatę, a sukcesy mówi, że zawdzięczam zespołowi, tak? I tego trzeba się nauczyć. Ja przynajmniej w moim aspekcie w tej chwili, ja uważam, że sukces to jest teamwork, a porażka to jest zawsze osobista. Jeżeli jesteście liderami, jeżeliście doszli już do tego etapu, że możecie powiedzieć o sobie taką fajną rzecz, to pamiętajcie o jednym. Porażka to jest wasza wina, bo wy nie poukładaliście klocków tak jak trzeba. Nie poukładaliście ludzi odpowiednich, albo nie dobraliście odpowiednich ludzi, cokolwiek by tam było, tak? Jobs mówił o graniu na symfonii, tak? Że każdy ma swój instrument, to są jego pracownicy, natomiast on gra na całej symfonii, on nic generalnie nie robi, tylko gra na symfonii, tak? I jak symfonia fałszuje, to jest wina dyrygenta, bo on czegoś nie sprawdził, on czegoś nie dojrzał, tak? Jak wasza firma szwankuje, czy wasz pomysł na życie szwankuje, to jest wasza wina. A sukces to jest zawsze sukces wszystkich tych, co są za wami, bo to oni ciężko pracują na wasz sukces. I taka jest prawda, tak? My gdzieś tam wychodzimy i mówimy, kurde, brawo, nie? Michał Leszek to, Michał Leszek tamto, jak super, tak? Ale ja bez ludzi, z którymi współpracuję, byłbym kompletnie nikim. Naprawdę, ja im zawdzięczam wszystko. Grafikom, zaopatrzeniowcom, wielu ludziom, którzy również wpadli na dobre pomysły, tak jak i ja czasami wpadam, i tak dalej, tak? Sukces jest zbiorowy, porażka zawsze osobista. Jeżeli tak zaczniecie do tego podchodzić, to będziecie mogli przyjąć na klatę coś, co nazywa się bycie liderem, tak? Czyli chronię tych wszystkich, którzy są za mną, których prowadzę. Ale jak jest sukces, to gratuluję im, bo to jest ich ciężka praca. No i teraz, po tym wszystkim, co powiedziałem, mam nadzieję, że kilka osób zniechęciłem, ale teraz możecie wybrać świadomie, jakiej drogi życiowej oczekujecie od siebie, bo sukces to jest sukces, tak? Natomiast chodzi o to, żeby w życiu jakby obrać jakąś drogę życiową, która jest dla was właściwa. Bo życie może być fajne, może być niefajne. Życie może być wspaniałą przygodą, życie jest niesamowite, tak? Życie ma sens w ogóle. Teraz pytanie, czego wy od życia chcecie? Jakie macie w stosunku do siebie innych wymagania w tym zakresie? I wtedy podejmujcie decyzję, jaką drogą pójdziecie, bo sukces nie jest dla każdego. Nie każdy został tutaj powołany, żeby być Michaelem Phelpsem. Taka jest prawda. Ja na przykład bardzo chciałem być muzykiem, musiałem się pogodzić z tym, że nie jestem. Trwało to 10 lat. Wielkie dramaty przeżywałem, osobiste, jako młody, niedojrzały chłopak w tym zakresie. Nie każdy musi być Michaelem Phelpsem. I bicie Michaelem Phelpsem to też nie jest jakaś miła przygoda, tak? To jest fajne zdjęcie, jak on zdobędzie ileś tam naście tytułów. Ale to jest całe życie na basenie. Kurde, kto by chciał całe życie pływać? Ja kompletnie nie. Przecież to jest jakieś wariactwo, nie? Bez sensu. Dla mnie bez sensu, ale dla niego ma sens. Bo to jest jego droga życiowa, a moja kompletnie nie. I wy macie odnaleźć swoją i w tej drodze życiowej generalnie być. I teraz dla tych,
dla tych, którzy jednak zdecydują się, żeby odnaleźć swoją pasję. I powiedzą, pieprze, to robię to. Ale robię to z pasją i robię to, bo znalazłem też swój talent. Swoją drogą, wasz talent i wasza pasja zazwyczaj będzie gdzieś tam w jednym kierunku. Bo to nie jest tak, że dostajecie talent w jakimś aspekcie, a później kręci was coś innego. Zupełnie nie. Więc talent i pasja będą w jednym kierunku. I powiecie, jestem w stanie poświęcić absolutnie wszystko, żeby to osiągnąć. I później faktycznie to zrobicie. To jaka jest nagroda? Ja tutaj może puszczę filmik finalistów akcji Celebrity Life Just Take It w 2015 roku, 2014 roku, by oni o tej nagrodzie może opowiedzieli trochę. Ja uwierzyłem w pewną rzecz, uwierzyłem w to, że... Po co czekać? Po prostu życie jest za krótkie. Nikt nie przyjdzie, nie da nam nic na tacy. No musimy sami się o to starać. A nie rozłożyć ręce i się zapłakać. Ale ja tego nie umiem. Nieważne, nauczysz się. Na przekór sceptyką, dlatego że... Masz jakieś marzenia, jakiś cel i przez długi okres czasu nie udaje ci się tego osiągnąć z różnych powodów i... Zawahania są cały czas. Nawet dzisiaj, wczoraj, jutro. Jesteśmy ludźmi, którzy mają własne umysły, na których wpływa cały świat i poddawani są ciągłym wątpliwościom. Czy masz zrobić to, czy masz zrobić tamto, a może dzisiaj sobie odpuszczę? Nie wolno tak. Jeżeli czujesz w serduchu, że to jest to, to trzeba tam iść. Żeby być człowiekiem, który ma to coś. Pluć sobie w twarz przez całe życie, że kurczę, nie spróbowałem tego, a mogło być tak pięknie. Nie wyobrażam sobie nie podjąć tego ryzyka i pozostać w miejscu, w którym byłem wcześniej. Nie wyobrażam sobie tylko i wyłącznie chodzić do pracy od 9 do 5, wracać do domu i siedzieć przed telewizorem. To już nawet nie jest ryzyko, to jest po prostu zatracenie wszystkich szans, które daje ci życie. Zamknij oczy. Ja ci zadam pytanie, a ty mi powiesz pierwszą rzecz, która ci się pokaże, dobra? Co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? Gdy upadasz, upadasz na sam dół i czasami naprawdę trudno jest się podnieść. Każdy ma swój własny ring. Złamałam kręgosłup w trzech miejscach. No wtedy można powiedzieć, jak byłem spisany na straty. No i płakałem jak dziecko przed komputerem. Ale w pewnym momencie stwierdziłam, że jednak... Nie, ja po prostu to kocham, nie potrafię bez tego żyć. I widzę, że... Nie możesz się poddać, bo kiedy raz to zrobisz, to już wiesz, że jest takie wyjście. Dlatego trzeba wziąć kierownicę w swoje ręce. Spojrzeć w przód, zmotywować się i... Odkręcić gaz, żeby być po prostu szczęśliwym. Moja pasja dała mi radość. Satysfakcję, spełnienie. Siłę. Inne bicie serca. Czuję się kompletną osobą. Od tego się wszystko zaczyna. Zaczyna się wszystko od nas. Dlatego warto żyć pasją. Ja się pod tym podpiszę. Moja pasja dała mi siłę, dała mi radość, dała mi spełnienie, dała mi cel w życiu. I dużo satysfakcji. I dużo satysfakcji. Więc dla tych, którzy jednak stwierdzą, że chcą żyć pasją, że chcą szukać tego swojego największego potencjału i zrobią wszystko, żeby go osiągnąć, a tam nie ma końca. Cały czas jest praca nad sobą. Dla tych chciałbym wam powiedzieć, że mam nadzieję, że odnajdziecie swój talent i swoją pasję. I mam nadzieję, że życie sprzeda wam takiego kopniaka, że padniecie na kolana. A jak będziecie się podniesili, to podniesiecie się nowi, silni, z charakterem, który jest czysty, z sercem, które jest pełne miłości. I podniesiecie się po to, by wśród tandety lśnić jak diament. Bo w Polsce mamy dużo węgla, ale potrzebujemy diamentów. A jak będziecie mieli te trudne chwile, a będziecie mieli, to pamiętajcie. Trudne chwile przygotują zwykłych ludzi na niezwykłe przeznaczenie. Dziękuję bardzo.